Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie u mnie na kanale w nowym filmie z The Sims 4. I tak na samym początku chciałam Wam powiedzieć, że mam ogromną nadzieję, że spędziliście miło i spokojnie te święta wielkanocne, ponieważ ten film ukaże się prawdopodobnie we wtorek rano, czyli już po świętach. Także mam nadzieję, że spędziliście bardzo miło ten czas, że wypoczęliście, że pojedliście sobie dobrych rzeczy. No i że wracacie już po świętach do takiego normalnego życia z dobrą energią i z dobrym humorem, wypoczęci i zrelaksowani. Także tak chciałam się tymi słowami z Wami przywitać po chyba 2 tygodniach nienagrywania. I tutaj jest taka kolejna kwestia, jeśli chodzi o to moje nagrywanie. Miałam jakiś taki cięższy chyba czas prywatnie przez ostatni okres i tych 2 tygodni właśnie i tak ciężko było mi się w ogóle zebrać do nagrywania czegokolwiek, do tworzenia historii. W ogóle też jeśli chodzi o te serie, które mam obecnie u siebie na kanale, czyli te wyzwania 10-leci osobliwych historii. Jestem kochankiem i księżniczek Disneya. Niestety zrobiłam sobie, znaczy niestety trochę, zrobiłam sobie trochę rachunek sumienia, jeśli chodzi o swój kanał i ciężko jest mi to powiedzieć i trochę przykro, ale na razie te serie nie wrócą. Przykro mi i trochę głupio jest mi o tym mówić, ale no chciałam tak otwarcie z tym do Was tutaj wyjść, bo na chwilę obecną nie jestem w stanie wejść na te sejwy, nie z powodów technicznych, tylko bardziej takich osobistych. Jest mi ciężko w ogóle wejść do tych sejwów, nie mam za bardzo na to chęci, denerwuje mnie też to, że nie mam za bardzo też pomysłu na historię związane z tymi wyzwaniami. Trochę moim zdaniem za dużo, znowu, jak to zawsze ja niestety robię, mam taki jakiś dziwny nawyk do chwytania zbyt wielu wzrok za ogon, jak to się mówi. I trochę nie przemyślałam tego, za dużo sobie narzuciłam tych wyzwań wielopokoleniowych właśnie gdzieś tam na barki, gdzieś z tyłu głowy mam zawsze, że te wyzwania są wielopokoleniowe i one wymagają systematyczności. Tak jak oglądam innych wspaniałych simstuberów, to widzę, jak oni, słyszę i widzę, jakie oni cudowne historie tworzą, jak bardzo kreatywne i czasami po prostu brakuje mi pomysłu, żeby po prostu daną serię czuć, tak? Bo no, trzeba czuć to, co się nagrywa, a nie tak po prostu odklepywać odcinki i chciałabym, żeby to było czuć z moich filmów po prostu, tak zwyczajnie, żeby Wam to się fajnie oglądało, ale na ten moment już od dłuższego czasu nie jestem w stanie po prostu wejść na te sejwy. Dlatego no, filmy oczywiście te, co były, zostaną, ja ich nie usunę, no bo jest to no jest to część mojego kanału, ogromna wręcz, tak? I w życiu bym nie usunęła tych filmów, natomiast ani sejwów tym bardziej. Bo nie mówię, że nigdy, ale na razie no, nie będą się pojawiały z tych wyzwań odcinki na moim kanale. Raczej będą się pojawiać z Belli, z tej serii z aktorką, bo bardzo bym chciała, ja Bellę bardzo lubię, zresztą wszystkich moich simów bardzo lubię, tylko że z Bellą jakoś tak nawiązałam, wydaje mi się, taką fajną relację i lubię tą rozgrywkę po prostu, podoba mi się i ciekawi mnie, co tam się będzie działo, także z Belli myślę, że te odcinki będą się w miarę regularnie pojawiały. Z tego wyzwania, to nie jest wyzwanie, z czerwonego dywanu, z tej serii Czerwony Dywan. No, to tak, ja mam nadzieję, że zrozumiecie to i że no tak, chciałam być w zgodzie sama ze sobą i szczera ze sobą i szczera z Wami. Już nie marudzę więcej na ten temat, nie chcę się tutaj żalić. A czemu tutaj widzimy się w tym filmie i w tym otoczeniu pięknej Tartosy? Przez ten czas, jak zbierałam się do nagrywania czegokolwiek i ciężko mi było w ogóle odezwać się do mikrofonu, to tak właśnie tworzyłam sobie gdzieś tam w tyle jakąś taką swoją prywatną historię, gdzieś tam w głowie, do której się chyba tak dość mocno przywiązałam. Będzie dużo gadaniny teraz, także jak coś, to gdzieś tutaj wrzucę
w której minucie zaczyna się rozgrywka i to, co chcę Wam dzisiaj pokazać. No i jak to ja tworzyłam sobie Simów w kasie i gdzieś tak tknęło mnie, że zatęskniłam bardzo mocno za rozgrywką i za modami alfa. Bardzo. Bardzo jakoś tak poczułam sentyment do tych modzików alfa, bo też jak ja zaczynałam w ogóle bawić się modami w The Sims 4, to ja grałam wyłącznie z modami alfa, z custom content alfa, tak. Bardzo lubię Maxi Smash, ale gdzieś tam z tyłu głowy miałam, że kurczę, chciałabym coś takiego u siebie mieć z powrotem, żeby wrócić do tych modów alfa. No i zaczęłam sobie tak tworzyć jedną simkę, wiele simek, ale z jedną tak, jedna tak mi się mocno spodobała i taką jakąś sympatię mnie wywołała, jakąś taką, nie wiem, miłość do tej pikselozy, że wymyśliłam jej historię. I ta historia moja odbywa się właśnie tutaj w Tartosie i możecie oczywiście dać mi znać, czy chcielibyście jakiś odcinek kolejny poza tym dzisiejszym z tej mojej rozgrywki prywatnej, którą chciałam się z Wami podzielić. Jeśli tak, jeśli będziecie mieli chęć zobaczyć tę postać jeszcze raz i przeżywać na bieżąco tę historię ze mną, będzie mi bardzo miło, jeśli ktoś przywiązał się do tych wyzwań i chciałby tylko je oglądać, oczywiście to zrozumiem, nie ma absolutnie tutaj żadnego zmuszania nikogo do czegokolwiek. Każdy ma prawo oglądać i lubić to, co chce i to jest oczywiste. W każdym razie ta historia jest taka dość związana ze mną prywatnie, emocjonalnie i nie wiem, jakoś tak mi zapadła w serce i chciałam się właśnie dzisiaj z Wami tym podzielić. Nie jest mi prosto nagrywać ten odcinek i się przyznawać do tego, że tamtych serii na razie nie będzie, ale no chciałam być szczera i się odważyłam odezwać do tego mikrofonu. Także nie żalę się już, nie żalę się już, bo chciałabym, żeby mimo wszystko ten odcinek był pozytywny i żebyście też fajnie tutaj spędzili czas. No dobra, słuchajcie. Simką, którą stworzyłam, jest Amelia. Zaraz Wam ją pokażę w kasie i ona mieszka sobie tutaj właśnie na tej wysepce w tym domku. Domek też Wam pokażę, bo zrobiłam go sama. On jest bardzo, bardzo alfa. Bardzo. W zasadzie cały. Nie ukrywam, że inspirowałam się rozgrywkami OSKI. Nie na zasadzie kopiowania, ale bardzo inspirowałam się wystrojem i tak powiem Wam, że od dłuższego czasu siedzę tylko i wyłącznie na tym save'ie i w tym domu, bo tak mi się tutaj cudownie spędza czas i z tą postacią i w tym domku i na tym świecie, także no, jest to coś takiego, co mi się osobiście bardzo podoba w tym momencie. Kto tu jeszcze jest na tym świecie, słuchajcie? Do wyzwania jestem kochankiem. Kiedyś Was prosiłam, że jeśli ktoś miałby chęć stworzyć dla mnie simów, to oczywiście jak najbardziej zapraszam i wiem, że 3 osoby stworzyły dla mnie simów. No i pomyślałam sobie tak, że kurczę, szkoda mi jest ogromnie pracy tych osób, za którą bardzo Wam serdecznie dziękuję, bo simowie są fantastyczni i bardzo się cieszę, że chciało Wam się ich tworzyć tutaj do moich rozgrywek. I żeby nie wisieli w próżni w tej galerii, chciałabym ich zobaczyć gdzieś u mnie w rozgrywce, w tym simowym świecie. Dlatego powprowadzałam ich tutaj do wolnych bądź zajętych tutaj mieszkań, domów na Tartosie, w Tartosie, nie wiem jak to się poprawnie mówi, chyba w Tartosie. I tak, tutaj w tym domku mieszka sobie Alisa Forest, którą stworzyła dla mnie Berry. Teraz jej kanał nazywa się Danai Gaming, na który bardzo Was serdecznie zapraszam. Oraz Natalie Reynolds, którą dla mnie stworzyła Tiariel. Również zapraszam na jej kanał. A tutaj, i one mieszkają sobie razem w tym domku tutaj małym. Może go kiedyś tak bardziej urządzę. Na razie chciałam ich tutaj wprowadzić, żeby sobie już tutaj w tym świecie żyli, funkcjonowali. Natomiast tutaj mieszka sobie taka rodzinka, to jest rodzeństwo, Bjorkman. I powiem Wam, że ja w ogóle tego nie zauważyłam, że oni zostali umieszczeni w mojej galerii. Nie wiem, czy
przeoczyłam, czy mi ta osoba dawała znać, czy nie, że stworzyła tych simów, bo pod tym hashtagiem Avocado Games Miłość znalazłam to rodzeństwo, więc tak zgadłam, że to są simowie właśnie stworzeni na potrzebę tej rozgrywki. Jest to rodzeństwo, jest to Iris Bjorkman oraz Mikael Bjorkman. Ja jego troszeczkę przerobiłam ze swoimi modami, ponieważ ta osoba, która stworzyła to rodzeństwo, zaraz wam podam, kto to jest, miała prawdopodobnie takie CC, których ja nie posiadam u siebie. Także odrobinkę go przerobiłam, ale Sim jest w ogóle, jest tak wysoki, niesamowicie, i taki postawny facet, ale bardzo fajny, bardzo mi się spodobał i mam nadzieję, że gdzieś się tutaj w tym świecie oni pojawią, tak samo jak Natalie i Alisa. Natomiast to rodzeństwo, właśnie miałam wam powiedzieć, kto stworzył to rodzeństwo. Nick tej osoby to M. Modern Witch. Także kochana, bardzo ci dziękuję, bo tak zgaduję, że jesteś dziewczyną. Jeśli nie, to przepraszam, ale bardzo, bardzo ci dziękuję, bo simowie są naprawdę bardzo fajni i bardzo mi się podobają. Tak samo dziękuję Danai Gaming i Tiariel za te dwie simeczki. Tutaj natomiast, nie tutaj, tutaj. Tutaj mieszka kolejne rodzeństwo, w ogóle to jest przypadek, że dwa rodzeństwa tutaj mieszkają na tutaj w Tartosie. I jest to Niko Ariti i jego siostra Tiana Ariti, z którą moja simka się zna i trochę nawet koleguje, one są koleżankami, znają się tutaj z tego świata Tartosy, z tego miasta właśnie. Kompletnie nie są podobni do siebie, bo najpierw stworzyłam właśnie Niko, natomiast później zaczęłam tworzyć inną simkę i uznałam, że fajnie jakby to była jego siostra też. Także tak wyszło mi takie właśnie rodzeństwo i stworzyłam też sama. Znaczy, Niko jest pobrany z galerii, ale ja go po prostu przerobiłam po swojemu. No dobra, myślę, że to by było na tyle z takiego bardzo długiego 12 minut, Jezus Maria, tytułu wstępu. Także przepraszam, jeśli was z tym zanudziłam, ale czasem trzeba zanudzić taką paplaniną. Dobra, kochani, wejdę do kasa i pokażę wam, z jaką simką tutaj ogrywam sobie tego save'a i tę historię. Okej, kochani, jestem w kasie i przedstawiam wam moją na ten moment ukochaną, przekochaną simeczkę Amelie Diaz, która wygląda z bliska o tak. Nie miałam jeszcze ciemnoskórej simki w ogóle w swoich rozgrywkach, nie przypominam sobie przynajmniej, ale to absolutnie nie ze względu na jej kolor skóry wybrałam ją do tej rozgrywki, po prostu tak zdałam sobie sprawę, że jeszcze nie miałam o takiej karnacji simki u siebie w rozgrywkach. I tak właśnie się ona prezentuje, jest bardzo w modach alfa, ale tak jak mówiłam, bardzo mi brakowało tego typu modów u siebie w simach i jakoś tak miło i przytulnie mi się gra z tymi modami na ten moment. Jakoś tak potrzebowałam takiej delikatności w tych modach, żeby były takie bardziej realistyczne. Nie wiem, z czego to wynika, no po prostu tak jakoś mnie naszło ostatnio bardzo mocno na te mody alfa. Chociaż i tak te Maxi Smart zajmują 3/4 albo jeszcze więcej mojego folderu z modami. Także tych alfa mam na razie bardzo, bardzo mało. Na razie. Znając mnie, będzie to znowu kopalnia, codziennie coś. Dobra. Słuchajcie, jeśli chodzi o historię Amelii, którą wymyśliłam, jest ona następująca. Amelia na ten moment mieszka, przeprowadziła się do domku letniskowego jej rodziców właśnie w Tartosie. Ten domek znajduje się na tej miejscówce, którą zauważyłam, wielu simstuberów wybiera na miejsce zamieszkania, na tej takiej wysepce odizolowanej od centrum, nad samym morzem. Naprawdę jest to fantastyczne miejsce i ten domek zbudowałam sama, z wielką chęcią wam go pokażę, bo sama bym chciała w takim mieszkać, chociaż tam jest za dużo trochę takich dupereli. Ja teraz już tak nie lubię takich dupereli, ale domek jest chyba fajny, tak mi się przynajmniej wydaje. Taki delikatny i myślę, że do Amelii pasuje. Jeśli chodzi o jej dzieciństwo, no to ona jest jedynaczką, mieszkała z rodzicami w Newcrest. Tam się urodziła, tam mieszkała ze swoim tatą i swoją mamą. Niestety jej rodzice rozwiedli się z winy ojca,
który był Amelii ogromnym powiernikiem i przyjacielem, także no, rozczarował ją ogromnie. No i przyznał się do romansu ze swoją współpracownicą, dlatego też no, jej mama Amelii postanowiła się z nim rozwieść. No i co no? Jej tata się przeprowadził, mieszka obecnie w San Myshuno. Amelia nie utrzymuje z nim kontaktu, są w bardzo takich nieprzyjemnych relacjach. No i po prostu nie kontaktują się ze sobą. O tak, tak to właśnie trzeba ująć. Natomiast z mamą jak najbardziej kontakt ma. Jeszcze parę lat mieszkała ze swoją mamą, tak do wieku młodej dorosłej mniej więcej. No ale chciała się usamodzielnić i z pomocą właśnie swojej mamy i z jakiejś tam oszczędności, które udało jej się uzbierać przez wiele, wiele lat, postanowiła, że przeprowadzi się. No i jej mama podpowiedziała jej, żeby na jakiś czas przynajmniej tak dla oddechu i dla takiego nowego startu zamieszkała sobie w tym domu letniskowym w Tartosie, na tej oto wysepce. Domek była idealnie przystosowany do mieszkania, jest w pełni urządzony, dlatego Amelia, będę jej musiała odjąć właśnie pieniądze, bo ma trochę za dużo tych pieniędzy. Powiedzmy, że z jakąś ilością 500 simoleonów przeprowadziła się tam. No i zacznie pracę, zacznie nowe życie, pozna nowych ludzi i no i tak sobie tam będzie żyła. Ona w ogóle jest ogromną pasjonatką, jej zainteresowanie ogromne to jest psychologia. Ona podejmie taką karierę, to jest kariera z modów, kariera psychologa. Bardzo fajnie przetłumaczona, jakby ktoś chciał, to dajcie znać i podlinkuję w jakimś komentarzu przypiętym albo w opisie. Także jest taka kariera właśnie z modów psychologa i taką karierę z nią podejmę, może nawet dzisiaj tutaj z wami. Ona by chciała, wiecie, rozmawiać z ludźmi, pomagać ludziom w takiej sytuacji, w jakiej ona się znalazła, albo jakichś innych takich problemach prywatnych, różnej natury. Także myślę, że ta kariera będzie dla niej idealna, bo ona jest bardzo empatyczna, więc no, myślę, że będzie się w tym dobrze sprawdzać i spełniać też. No dobra, słuchajcie, zaraz przejdziemy do jej cech, bo tutaj też jej aspiracja i jej pewna cecha będzie tutaj kierowała Amelią i naszymi poczynaniami. Ale chciałam wam pokazać jej stroje, ponieważ tutaj się mocno bawiłam, bardzo miałam dużą frajdę z ubierania Amelii i pokażę wam teraz wszystkie jej stroje, w czym chodzi. To jest taki jej strój po domowemu. Kapciochy, jakieś getry, taka luźna bluza. Obecnie mamy lato, ustawiłam tutaj życie na długie i porę roku też na długie. Także no, na razie mamy sobie tam chyba czwarty dzień z 28, jeśli chodzi o lato. No dobra, to ten strój już widzieliście. Tak wygląda w stroju codziennym numer 1. Jest naprawdę fantastyczna. Ja tak uwielbiam tę Simkę. Budzi we mnie jakąś taką niesamowitą sympatię. Piękną też ma biżuterię. Ona ma taką prostą biżuterię. Używa tej samej w zasadzie w każdym jednym stroju. Ja zazwyczaj jakoś nie przystrajam Simów swoich biżuteriami, jeśli o to chodzi. Makijaż też im raczej daje taki delikatny, także ona tutaj raczej w minimalizm idzie, jeśli chodzi o ozdabianie się. No dobra, kolejnym strojem jest takie coś, takie jeansy, taka delikatna bluzka w kropeczki pastelowa. W ogóle ta seria też jest taka delikatna i pastelowa, przynajmniej ten domek taki jest, więc no zobaczymy, jak to wyjdzie. To jest jej strój numer 2. Taki ma strój numer 3, ma w ogóle piękne, naturalne, czarne, długie włosy. I w zasadzie w co ja bym ją nie ubrała, to ona mi się podoba we wszystkim. I no co mogę powiedzieć? No taka letnia sukienka na jakieś może wyjście na miasto czy na plażę. Ten strój już widzieliście, to jest strój 4, a to jest strój 5. Taki piękny ma warkocz, taki trochę rozwiany. Sukienkę taką tutaj w pasie przewiązaną. Jakieś takie delikatne buty. No dobra, jeśli chodzi o stroje oficjalne, to pierwszy jest taki.
taki czarno-biały styl, czarno-biała kreacja. To jest kolejna sukienka, bardziej taka letnia, na jakąś taką może luźniejszą trochę imprezę, ale dalej oficjalnie. I strój trzeci. Ona ma ciupinę, grzywkę, tego nie widać w każdym jednym stroju, w każdej fryzurze, ale troszeczkę tutaj krótsze włosy nad czołem matka, ale grzywka jest. No i taka piękna suknia w taką łąkę, pastelowa, miętowa, trochę z fioletem, z różem. Myślę, że fajnie tutaj do jej karnacji nawet to pasuje. Sportowych ma, o matko, ma 5 strojów. Tutaj ma strój taki top prosty, czarne getry. Tutaj ma dokładnie to samo, tylko że ma bluzę. Nie ma tego topu, tylko no może na jakiś chłodniejszy trochę wieczór. W każdej stylizacji ma taki warkocz tutaj francuski od góry. Jestem w ogóle zakochana w warkoczach alfa. Mam ostatnio taką fazę na warkocze alfa, że masakra po prostu. Tylko szukam warkoczy alfa. Jak znacie jakieś fajne, to możecie mi podlinkować, podsyłać. Tutaj wygląda tak w kolejnym stroju. Bardziej tak żarówiasto. To jej przed momentem, przed nagrywaniem zmieniła. Ona tutaj miała coś takiego... No nie wiem, jakoś tak zmieniłam zdanie, jakoś tak była na smutno, na szoro tutaj ubrana, a tutaj ma taki top właśnie z takim słońcem, tak bardzo na luźno. I strój numer 5 sportowy wygląda właśnie tak. Ja mówię wam, ja tutaj tyle czasu przesiedziałam w kasie i taką miałam frajdę z ubierania tej Simki, no po prostu uwielbiam ją. Nie wiem co w niej jest takiego, ale skradła moje serce. Do snu ma też cały komplet 5 strojów, tu ma taki szlafrok różowy, włosy rozpuszczone w każdym jednym stroju. Tu ma taki luźny top, jakieś cieplejsze trochę dresy i kapciochy w misie. W trzeci strój ma taki, w truskaweczki. Wszystko tak bardzo, bardzo na luźno, bo jesteśmy też nad morzem. Tartosa jest przepięknym nadmorskim miejscem, miastem, także wszystkie te stroje są też takie luźne, trochę plażowe. Tu ma taką bieliznę właśnie lila, tak? To jest lila, chyba liliowy to jest kolor. I piąty strój ma taki. O, właśnie tak się prezentuje. Na imprezkę wygląda właśnie tak. Nie wyzywająco, ona nie jest zbyt wyzywającą dziewczyną. Również warkocz, no kocham po prostu warkocze alfa, uwielbiam te warkocze, pięknie w tym wygląda. Wszędzie ta sama biżuteria, jak widzicie. I jakieś tam takie delikatne baleriny. Ma jeszcze taki strój. O. Trzeci jest taki. Piękne te warkocze są. O, fantastyczne, uwielbiam. Uwielbiam te fryzury. Tak wygląda, o, w kolejnym. Taka kreacja, to mi się kojarzy z taką imprezą jakąś na plaży, mam wrażenie. I ma jeszcze takie coś, chociaż teraz jak na to patrzę, to nie jestem do końca przekonana, że to jest jej stylistyka. Chociaż sukienka jest piękna, ale no nie wiem, pomyślę jeszcze, czy ją w tym zostawić, czy jej coś może pozmieniać. Jeśli chodzi o stroje do pływania, Boże, ile ona tego ma, po prostu jest ciucharą, ona uwielbia ciuchy, kocha się przebierać, także no trochę tego z domu zabrała. Tu ma taki strój, wszędzie ma tego samego kokaczka, taką cebulę na głowie, bardzo tak fajnie w tym wygląda. Tu jest taki strój, trzeci strój jest taki, czarno-biały. Tak wygląda w kolejnym. Taki z krótkim rękawem, uroczo wygląda. I piąty jest taki. A, tu już warkocze są takie trochę inne, ale widzę, że ja mam manię warkoczy po prostu. Daję warkocze wszędzie. Na gorącą pogodę też jest pełen komplet. Matko Boska, po prostu miałam jakiś szał przebierania. Tak wygląda w pierwszym stroju na gorącą pogodę. Tak wygląda w drugim. Włosy związane już tak wyżej, żeby, wiecie, kark odsłonić, żeby nie leżały tutaj te wielkie połacie włosów po plecach i po ramionach. Tak wygląda, bardziej już tak sportowo. Fajny jest ten koczek taki tutaj związany. Taki ślimak tutaj nad karkiem, fajnie to wygląda.
Czwarty strój ma to, o Jezu, uwielbiam ten komplet. To jest w ogóle komplet, to jest spódnica z stopem i są też różne wersje, tak jak widzicie, kolorystyczne, ale ja najbardziej zdecydowanie lubię ten, w tym najbardziej mi się ona podoba. Też starałam się też, tak powiecie, pod kolory jakieś buty dodawać, także no myślę, że fajnie ja się tutaj prezentuję. Ona też jest bardzo taka szczuplutka i lubi biegać w ogóle, lubi aktywność fizyczną, lubi pływać. Ja mam takiego też moda na naukę pływania. Muszę uważać, żeby jej nie utopić, bo wiem, że jest takie ryzyko w tym modzie niestety. I tak wygląda jeszcze w kolejnym stroju, w niebieskościach już, tak. W takich szorcikach, sandałkach. Wygląda chyba całkiem uroczo. I na zimną pogodę, znaczy zimą, no po prostu na jakieś takie chłodniejsze, letnie wieczory, wiadomo, z pogodą jest różnie, więc czasem trzeba założyć coś dłuższego. Już ma dłuższe dżinsy, jakąś taką bluzkę. Nic raczej takiego warstwowego. Tutaj może na jakieś wyjście ma coś takiego. Myślę, że do jakiegoś pubu, czy gdzieś, jakiegoś klubu. Natomiast tutaj ma taką koszulę z t-shirtem, luźne gadki, jakieś baleriny, także no, prezentuje się właśnie tak. Znając życie, będę ją jeszcze multum razy przebierała, dodawała jej różne stroje, bo no, uwielbiam ją przebierać. Natomiast jeśli chodzi o jej aspiracją jest zostać super rodzicem. Ona po tej sytuacji ze swoimi rodzicami nie wierzy w coś takiego jak szczęśliwy i trwały związek. Ona nie chce się przynajmniej na razie z nikim wiązać. No, nie wyklucza jakichś oczywiście przelotnych romansów i flirtów i randek, ale nie chce się wiązać z nikim w żadne związki, bo po prostu no, przez to, co zrobił jej ojciec, bo jej rodzice naprawdę byli szczęśliwym małżeństwem, ale przez skok w bok swojego taty no, ma... No nie ma po prostu zaufania do... Nie do mężczyzn, jako gatunku męskiego, że tak to ujmę, tylko po prostu nie wierzy w trwałość taką długoterminową związków damsko-męskich. Ale z racji tego, że ona kocha dzieci, po prostu ona uwielbia dzieci, dzieciaki do niej lgną i fantastycznie z nimi spędza czas i rewelacyjnie się z nimi dogaduje, no to... Jej takim marzeniem jest zaadoptować dziecko. Ja wam powiem, że ja nigdy dziecka nie adoptowałam w Simsach. To na pewno nie jest nic takiego skomplikowanego. Widziałam, jak to się robi przez komputer. 1000 simoleonów to kosztuje, więc ja myślę, że jak ona osiągnie na przykład drugi poziom kariery w psychologii, albo trzeci, zobaczę jeszcze, nie mam jakichś takich sztywnych wytycznych tutaj, to i dorobi się trochę więcej tych pieniędzy, no to myślę, że urządzimy taki wstępny pokój dla dzieciaka i adoptujemy niemowlaka, bo widziałam, że tam różne grupy wiekowe można wybrać i albo zrobię to tak, że wezmę pierwsze z listy, albo wylosuję jakąś sobie liczbę generatorem po prostu z internetu, bo nie chcę tak wskazywać, że to tak, a to nie. No po prostu albo wezmę pierwsze z brzegu, albo wylosuję jakąś liczbę po prostu sobie. Chciałabym niemowlaka, bo no, chciałabym zobaczyć, jaki ten toddlerek będzie, czy dziewczynka, czy chłopiec, to nie ma dla mnie żadnego znaczenia. W każdym razie ona ma taką... No, chciałaby dać jakiemuś dziecku szczęśliwy dom, dużo miłości. Ona wierzy, że będzie dobrą mamą. Nie boi się być na pewno samotną mamą, bo ona jest zaradna, samodzielna. Żadnej pracy się nie boi i ma w sobie też dużo miłości, dużo miejsca w sercu dla dzieciaków, także myślę, że jak najbardziej jest to marzenie do spełnienia. No i dobra, tak jak mówiłam, super rodzic, jej aspiracja. Jest domowniczką, uwielbia słodycze, nie widać może po niej, ale może ma dobry metabolizm po prostu. Jest kreatywna, uwielbia dzieci, nie angażuje się, no to właśnie jest to a propos związków. I tłamszone uczucia. No tak, po tym zajściu z jej rodzicami zamknęła się trochę w sobie. Nie jest zbyt otwarta, nie jest taka wylewna. Mimo swojej towarzyskości, bo jest towarzyska jak najbardziej.
i lubi spędzać czas z innymi ludźmi, poznawać innych ludzi, ale nie jest taka wylewna, wiecie, i otwarta, taka ekspresyjna. No, woli poczekać, dać czas na rozwój relacji, na większe zaufanie, o, zanim się otworzy. Otworzy przed innymi simami. No dobra, kochani. Także tak prezentuje się bohaterka, którą stworzyłam. Stworzyłam ją najpierw, a potem w mojej głowie powstała ta oto historia, którą wam przedstawiłam. Dobra, słuchajcie. Zamęczam was tragicznie dzisiaj tym moim gadaniem. Już mnie trochę gardło boli, ale chciałam bardzo wam pokazać, czym ostatnio się w Simsach zajmowałam. I teraz chciałabym wam pokazać jej dom tymczasowy, a dom letniskowy jej i jej rodziców, który znajduje się oczywiście w Tartosie, także zapraszam was na to serdecznie. Okej, znajdujemy się właśnie na parceli, gdzie mieści się wspomniany przeze mnie dom letniskowy rodziców Amelii, w którym ona teraz mieszka. Ja go tutaj stworzyłam sama, od podstaw, bardzo alfa, tak jak mówiłam, mnóstwo różnych takich popierdółek, ale myślę, że tak fajnie się wpasowuje w ten nadmorski tutaj klimat. Może tak na tabie nie będę wam pokazywała całego domu, ale tak, no, ostatnim takim punktem właśnie tego odcinka, bo już pół godziny leci i nie chcę was jakoś tutaj zamęczać tragicznie swoim gadaniem, ale pokażę wam, jak on wygląda tak z wierzchu. Tutaj mamy wejście takie po schodkach, to są takie fantastyczne lampki z tego dodatku Ślubnych Historii, bardzo one mi tutaj pasują. Tutaj mamy ławkę, o tym mi podjeżdża do góry ta kamera. Dużo okiennic dałam, bo tak mi bardzo pasowało do tego domu. On jest z cegły, taki ceglano-drewniany jest, o, i trochę z kamienia też. Tutaj mamy taki kącik, gdzie jakieś roślinki sobie tutaj rosną. Może też się trochę ogrodnictwem tutaj pozajmujemy, ale jakoś nie jest to mój priorytet na ten moment. Coś sobie po prostu tutaj tak na dziko trochę rośnie. Tu jest takie jajko do posiedzenia sobie. Z drzewa sobie tutaj zwisa. Tutaj jak przejdziemy, to mamy taką altankę, tak jakby patio. Są dwie kanapy z poduszkami, jest mnóstwo poduszek, to właśnie od Oski zaczerpnęłam, bo ona wszędzie te poduszki i narzuty dawała. No mówię wam, tak jakoś tęskniłam za tymi modami alfa i za tymi popierdółkami, tymi pierdołami, dekoracjami. Ja może parę lat temu sama bym tak chciała mieć w domu, teraz już bym nie mogła, bo nie chce mi się sprzątać i wydzierać kurzu z tego wszystkiego, ale w Simsach bardzo, bardzo mi to pasuje. Także tutaj mamy takie patio z grillem, tutaj otoczone żywopłotem. Od razu tu przejdę do tylnej części domku. Tu jest jakaś fontanna, sobie tutaj woda leci, można sobie na ławce tutaj posiedzieć, jakimś kocem się narzucić, przyodzieć na wieczór. Mamy miejsce do medytacji, bo też tutaj trochę pograłam sobie Amelią. No tak konkretnie sobie nią pograłam, bo chyba z 5-6 dni, bo wiecie, ja tutaj grałam nią, tworzyłam dalej ten dom, rozbudowywałam ten dom. Na początku był parterowy, potem dodałam piętro, także, bo no też piętro jest po to, żeby później był tam pokój dla dziecka. Na razie jest tam taki tymczasowy pokój, gdzie jak przyjeżdżali rodzice z Amelią, to ona sobie spała właśnie w tym pokoju tutaj na piętrze. Także tutaj mamy to stanowisko, takie siedzisko do medytacji. Mamy sznurek na pranie. No tutaj jest piękna zawsze, znaczy no nie zawsze, ale jest gorąco w każdym razie. Także pranie jak najbardziej może się tutaj suszyć. Tu jakieś takie dzikie róże sobie rosną. Bardzo jest taki obrośnięty ten domek z każdej strony. Jest dużo kwiatów, dużo żywopłotów. No tak jakoś mi tutaj pasowało. Jakąś taką miałam wizję na ten dom. No i mamy oczywiście też matę do jogi. Ona sobie właśnie tutaj ćwiczy wewnętrzną harmonię. Trochę jej tutaj wbiłam różnych umiejętności, no bo mówię, grałam nią już tak z... No teraz leci 6. dzień, także 5 takich pełnych dni nią grałam. Okej, tutaj mamy taki tarasik. Może, no właśnie, może na tabie to pokażę, będzie trochę wygodniej. Jej mama...
pasjonowała się układaniem kwiatów, dlatego tutaj to stanowisko do układania kwiatów pozostało. Mamy tutaj sporo lawendy, takie doniczki z lawendą i jest stoliczek, dwa krzesełka. Fajnie tu wygląda wieczorem, bo tu jest świeca, jest winko jakieś tutaj, widzicie, winogrona, świece się tutaj palą i tak fajnie Amelia sobie tutaj przesiaduje przy jakimś śniadaniu, czy wodę popija tutaj sobie, czy lemoniadę i tak sobie patrzy tutaj na ten piękny krajobraz, na to piękne morze. No dobra. Także pokazałam wam to z zewnątrz, jak wygląda. Przejdźmy sobie do parteru. Nie wiem, czy ja włączyłam wszystkie światła. O, teraz są włączone wszystkie światła. Dobra. Nie będę na tabie tego pokazywała, bo nie jestem w tym jakoś specjalnie dobra. Poza tym tu nie ma takich wielkich przestrzeni. W każdym razie, mamy tutaj taki jakby przedpokój, tutaj taki hall, wejście do domu. W ogóle gdzieś znalazłam moda na to, żeby mieć więcej wzorów parasolek. Chyba na YouTubie gdzieś to znalazłam, że jest 60 więcej rodzajów parasolek i wzorów. I bardzo mi się to podobało. Niestety jak weszłam na stronę, to ta strona jest nieosiągalna, nie działa, także nie chciałam tam kombinować jakiegoś wirusa sobie ściągnąć czy coś. No ale szkoda, bo fajne były te parasolki, różne takie wzory. No ale nic, to taka dygresja. Tutaj jest taki wielki zegar, tam mamy łazienkę, to zaraz tam przejdziemy. No i mamy kuchnię. Kuchnia jest zagracona różnymi pierdołami. Tutaj mamy ten taki fantastyczny zestaw do herbaty. Mamy tutaj dużo funkcjonalnych rzeczy też z modów, bo na przykład ten toster, to ja wszędzie daję ten toster, bo on jest fantastyczny. Tutaj mamy takie urządzenie do robienia naleśników. Dalsza część blatu, bo reszta blatów jest zawalona różnymi pierdołami. Mamy tą babciną książkę kucharską. Tutaj jest to pudełko do zamawiania ciast, tak bezpośrednio. Mamy też te takie pierdółki do robienia babeczek zamiast tej wielkiej maszyny, no to pewnie już dużo osób to zna. I mam taki fajny piec do pizzy. Można sobie różne pizzy tutaj fajne robić, to też jest fantastyczne. No i dużo, dużo takich pierdół. Ja tak no, dawno już tak nie grałam, naprawdę bardzo długo tak nie grałam, żeby mieć tyle tutaj różnych szczegółów, detali, jakichś takich ozdóbek, pierdółek. W salonie jestem zakochana, nie chwaląc się, ale ja naprawdę, nie wiem, jakąś taką duszę ma to miejsce, ten dom i naprawdę rewelacyjnie mi się tutaj spędza czas. Taka jest mega wygodna, prawdopodobnie, ale tak wygląda na taką mega, mega wygodną sofę, tutaj z poduchami. Jakieś pufy tutaj są takie, no pełno takich pierdółek, roślinek jest bardzo dużo roślin tutaj jest, żeby, wiecie, no to jest takie przytulne miejsce do spędzenia czasu, kiedyś rodzinnego, teraz już troszeczkę niestety mniej, Amelia tutaj mieszka sama, no ale może się tutaj to zmieni. Mamy kominek kaflowy, też taki dość uroczy, w dziesięcioleciach go miałam, chyba właśnie ten sam biały. Mamy telewizor, tutaj do grania sobie w gry, tulipany, jakieś tutaj pocztówki, gazety tutaj jakieś są, no dużo, dużo takich rzeczy. Tu jest taki mini kącik artystyczny, ona sobie też chciałabym, żeby sobie malowała, właśnie muszę jej obniżyć tutaj pieniądze, no bo budowałam ten dom, więc musiałam mieć fundusze z tego. On miał być gotowy, tak więc nie budowałam go, że tak powiem, od zera tutaj z Amelią, on po prostu tutaj był, ale pieniądze będę musiała jej usunąć i myślę, że je zredukuję do 500, myślę, że to będzie takie optymalne. No, tutaj mamy szafkę na książki. No, tak to się właśnie prezentuje. Przejdźmy sobie od razu do łazienki. Łazienka jest biało taka lawendowa. Bardzo lubię, to jest zestaw, ja to pobrałam w zestawie, była właśnie taka lawendowa łazienka. I bardzo mi się podoba ta umywalka, te wszystkie pierdoły to dostawiłam sama. Tu jest kibelek, oczywiście wszystkie jakieś takie toaletowe przyrządy tutaj się znajdują, brakuje jeszcze tylko odświeżacza, ale tak to papiery toaletowe, jakieś chusteczki, nie chusteczki, wszystko tutaj, nawet suszarka jest, także można funkcjonować, ale ta umywalka jest fantastyczna, sama bym taką chciała.
Tu mamy pralkę i suszarkę. Mamy suszarkę, ale póki jest słońce, to Amelia wywiesza to po prostu pranie na sznurek. To jakiś taki stoliczek z pierdołkami. Mamy wannę i prysznic mamy. Bardzo mi się ten prysznic z tym liściem spodobał. To w stu dzieciakach u Oski właśnie. Dużo się inspirowałam rozgrywką Oski, jeśli chodzi o urządzanie tego domu. No to większość z TSR pobierałam tych modów. Chyba taka najbardziej popularna. Mamy wannę, tutaj jest dużo takich detali właśnie z tego zestawu lawendowego. Te kafelki są z tego lawendowego zestawu łazienkowego i też fajnie tutaj wyglądają. Amelia lubi sobie robić właśnie kąpiel z lawendową pianką i zapalać sobie tutaj kadzidełko, jakieś uspokajające paczuli wyciszające. Okej, dobra. Wejdźmy sobie teraz do jednego z moich ulubionych pomieszczeń, czyli do sypialni. No teraz Amelii, kiedyś jej rodziców sypialni. Wygląda sypialnia właśnie tak. Czy jak zdejmę ściany... No powiedzmy, że jest troszeczkę lepiej. Są tutaj jakieś takie nadmorskie akcenty, na przykład ten konik morski jest fantastyczny, tu jakieś takie ptaki są piękne, dużo takich pierdółek. Bardzo mi się podoba ten strop taki tutaj. Nie wiem, czy to się poprawnie mówi strop na to, ale fajnie tak wygląda nad tym łóżkiem zawieszony. Łóżko też, bym się tak walnęła w to łóżko, w te poduchy. Fantastyczne. Tu mamy taki malutki rogowiec. Też z poduchami. Tu wiszą jakieś ciuszki Amelii, których nie ma na sobie, tylko wiszą tutaj. Może jakieś takie jesienne czy zimowe. Tu też jakaś kiecka wisi na drzwiach, na wieszaku. Powiedzmy, że Amelia komputera nie ma, tylko ona sobie korzysta z takiej maszyny do szycia, chciałam powiedzieć tak, do szycia, do pisania. Będziemy zbierać pocztówki, bardzo bym chciała to robić. Natomiast ona tutaj już sobie troszeczkę uzbierała tych butelek na plaży i one bardzo klimatycznie tutaj wyglądają. Ja w ogóle nie zbierałam ich jeszcze nigdy, ale no, też nie miałam świadomości, że ich jest chyba ponad 30. Także dałam tutaj takie wielokrotne półki tutaj położyłam, powiesiłam na ścianie, bo no, będziemy sobie to zbierać. Fajnie tak dekoracyjnie to będzie nawet wyglądało. I tutaj ma Amelia zdjęcie swoje selfie i swoje zdjęcie z mamą. No właśnie, jeśli chodzi o jej rodziców, to jej rodzice jest to Bianca Diaz. Ostatnio nas tutaj odwiedzała w bardzo złym nastroju, ale ona jest na... cały czas przeżywa ten rozwód ze swoim mężem, dlatego ona zaczęła przychodzić i trochę się wyżywała na swojej córce, co mi się nie podobało, więc ją odsyłałam do domu, no bo kurczę, trochę bez przesady, tak? jest cały czas w złym nastroju, ona jest też emocjonalna i nerwowa, także no... ciężko się jej dziwić. Z mamą ma bardzo dobre relacje, są dobrymi przyjaciółkami, no a niestety tutaj tatuś Roderick Diaz mieszka w San Majszu, no ich relacje są, no może nie tragiczne, nie jest ten pasek tak całkowicie na czerwono, ale no są kiepskie te relacje, także no, zobaczymy, jak to się rozwinie i czy w ogóle się rozwinie. No i tutaj też jakieś takie nadmorskie obrazki, fajnie to wygląda, to też jakieś malunki, może z dzieciństwa Amelii, jak była dzieckiem, ale no tutaj jest taki uroczy z łódeczką, także fajnie, fajnie tutaj takie pierdółki dają fajny klimat. No dobra, no to chodźmy na górę, bo dół wam już pokazałam. Na górze jest taki pokój, taki strych z pojedynczym łóżkiem, to jest jakiś taki misio, prawdopodobnie Amelii z dzieciństwa. Jest takie pianinko, oczywiście. Nie wiem skąd je mam, ale jak zobaczyłam, że jest pastelowe, to musiałam mieć pastelowe, no bo nie byłabym sobą, gdyby nie było modów alfa bez pasteli w moim wydaniu. Tu jest też taki jakby mini salonik, jakieś tutaj krzesło, jakiś fotel. Tu jest walizka, Amelii cały czas stoi po jej przeprowadzce, bo ona w sumie niedawno się przeprowadziła, no w zasadzie to 6 dni temu tutaj zamieszkała, także no, także tak to tutaj wygląda.
Jakieś takie stare firanki tutaj wiszą, ale widok jest też fantastyczny tutaj z tego strychu na morze. No i mam w planach, że jak Amelia zaadoptuje dziecko, to chciałabym z tego strychu ten strych zaadaptować na pokój dziecięcy. Myślę, że to fajnie będzie tutaj wyglądało. No i też tak myślę, że jak to dziecko już podrośnie i że no może kiedyś Amelia założy swoją osobistą rodzinę, tak. Na razie nie jest to jakoś tak, wiecie, w jej ambicji, żeby wiązać się z kimkolwiek. Ona chciałaby po prostu być dobrą panią psycholog, dobrym człowiekiem i dobrą mamą dla przyszłego swojego dziecka. A jak kiedyś może się pojawi jakiś mężczyzna w jej życiu, czy kobieta, kto to wie, nigdy nie wiadomo, to no, myślę, że się przeprowadzą gdzieś. No ale na razie będę grała sobie z Amelią tutaj. Tutaj gra mi się fantastycznie. Myślę, że Amelia też jest tutaj spokojniejsza, szczęśliwsza i żyje po prostu na własny rachunek, na własną rękę. Dobra, kochani. Ja myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Jutrzejszy, bo nagrywam w poniedziałek, a widzę to na wtorek. Mam nadzieję, że rozumiecie, jeśli chodzi o te moje wyzwania, o to moje wytłumaczenie, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej. Nie jestem gotowa, żeby do tego wrócić, ale bardzo mi się dobrze gra Amelią. Uwielbiam grać w tym domu, uwielbiam grać w tym mieście, uwielbiam grać w Tartosie, bo jest cudowna. Także no tutaj na pewno będę w tym momencie siedzieć w Simsach. Jak będę grała w Simsach, to przede wszystkim będę siedzieć tu. I odcinki z Belną z Czerwonego Dywanu też myślę, że będą się pojawiały co jakiś czas. Bo czemu nie? Tej serii na pewno nie zawieszę. No dobra, kochani, ja mam nadzieję, że spędziliście miły czas. Dajcie znać, czy byście chcieli dalej może śledzić losy Amelii, czy po prostu byście woleli, żebym poprzestała tylko na tym filmie. Wszystko zależy od was. Ja na pewno będę nią grała. Jak będziecie mieć chęć, żeby ją jeszcze zobaczyć, to będzie mi oczywiście bardzo miło. Dobra, kochani, dziękuję wam bardzo, że byliście. Dziękuję, że jesteście. I trzymajcie się cieplutko. I do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć, pa, pa.